Dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj na tę konferencję. W nawiązaniu do moich przedmówców, ja też od jakiegoś czasu mieszkam na wsi i zaczynamy budować nasze siedlisko w oparciu o zasady permakultury, więc jest to dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj pojawić się w takim gronie. Bardzo dziękuję. Naturalne tynki w Twoim domu to będzie temat mojego wystąpienia. Chciałbym trochę opowiedzieć o możliwościach, jakie daje nam tynk gliniany, jak możemy go zastosować u siebie po prostu, tak trochę w praktyce. Kilka słów o sobie. Generalnie jakoś swoją taką przygodę z budownictwem zacząłem jakieś 15-16 lat temu, początkowo pracując w wykończeniach wnętrz, projektowałem wnętrza, wykonywałem takie typowe prace wnętrzarskie, jakieś kafelki, tynki dekoracyjne, malowania i tutaj jakby zdobywałem taki warsztat ogólnobudowlany. Aż gdzieś w pewnym momencie natrafiłem w internecie, prawdopodobnie to był Facebook, na taką zajawkę Fundacji Kohabitat i Pawła Sorczyńskiego, po prostu jakiś taki dom z kostek słomy, gdzieś zobaczyłem, pomyślałem sobie, kurczę, co to w ogóle jest za jakieś takie dziwactwo, chyba wtedy nawet myślałem, że to jest właśnie coś takiego, jak jakieś dziwactwo, ale drążyłem temat. I okazało się, że to jest coś wspaniałego i dalej w którymś momencie tego poszukiwania znalazłem się na zjeździe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego i tam zobaczyłem, że to wcale nie są takie rzeczy, że jakieś dziwne, tak, że są tam ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie. Potem gdzieś tam pierwsze warsztaty, drugie warsztaty, praca w końcu z kimś na budowie naturalnej, w domu z kostek słomy, jakieś pierwsze tynki, u Rysia też byłem na warsztatach u mojego przedmówcy i Łukasi. I w końcu jakby pomyślałem sobie, że tak, że to jest dobra droga, że to bardzo mi pasuje, bo jakby gdzieś tam schodzimy z tych takich chemicznych tematów, jakieś kleje do kafelek, farby i te sprawy i zacząłem zajmować się naturalnym tylko budownictwem. Zaczęliśmy tak naprawdę od różnych prac z kostek słomy, a później jakoś to się przerodziło już w wykonawstwo tynków glinianych. Robiliśmy dość dużo tego w Polsce, nowoczesne budynki, starsze budynki, rustykalne, modernistyczne. Mieliśmy też okazję w międzynarodowym składzie pracować w mało teraz fajnym miejscu przez te mistrzostwa, ale w Katarze, ale nie robiliśmy nic na mistrzostwa. Też zdobywaliśmy doświadczenie w Niemczech w rekonstrukcji różnych starych, zabytkowych budynków. Także tutaj zdobywaliśmy doświadczenie. Natomiast przy tej pracy ludzie, zawsze jak robiliśmy te tynki, one zawsze były takie jednobarwne, zazwyczaj z czerwonej albo brązowej gliny i bywało tak, że ludzie po prostu zaczęli mnie pytać, czy to musi być takie brązowe, czy to musi być takie jakieś szare i w ogóle i zacząłem zbierać różne rodzaje z różnych stron Polski, różne rodzaje glin, różnych piasków, różnych innych surowców, kruszyw i zacząłem eksperymentować z gliną i stworzyłem po prostu paletę kolorów różnej barwy, różnej struktury i tak pojawiły się tak naprawdę nasze gotowe produkty, które oczywiście też mogliśmy na tych wszystkich budowach przetestować i tak naprawdę teraz głównie zajmujemy się produkcją już tych materiałów.
produkujemy je, pakujemy i rozsyłamy do ludzi, którzy tego potrzebują. Natomiast następnym takim ważnym dla mnie tematem jest to, że zająłem się też szkoleniem ludzi w zakresie właśnie naturalnych materiałów wykończeniowych, tynków glinianych. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, doradztwo techniczne, więc jeśli ktoś kiedyś by potrzebował jakichś takich informacji, to zapraszam. Zajmijmy się teraz może tematem głównym, tymi tynkami glinianymi, ale najpierw warto powiedzieć, o co chodzi, czemu właśnie te tynki, dlaczego nie inne materiały, tak? Czym się tak naprawdę otaczamy? Dużo teraz się mówi o tym, jak zmieniamy swoje życie na lepsze, jak zmieniamy naszą dietę, jak jemy biowarzywa, jak patrzymy, w co się ubieramy i w ogóle, ale rzadko mówi się o tym, tak naprawdę, czym się otaczamy, tak? Gdzie żyjemy, w jakiej przestrzeni. Okazuje się, że większość z nas no, już ma jakieś tam domy, jakieś mieszkania, jakieś swoje miejsce na ziemi, ale okazuje się, że są tam zwykłe farby, które zawierają lotne związki organiczne, tulen, ksylen i inne takie chemiczne substancje pochodzenia z przemysłu petrochemicznego, tak? Na przykład tutaj na slajdzie widać karton gips, który jest powszechnie stosowany w Polsce, szybko, rachciach, robimy ściany, robimy sufity, szpachlujemy, malujemy i jest gotowe, a jakby w tym momencie większość przemysłu gipsowego w Polsce to jest syntetyczny gips pochodzący z filtrów z odsiarczania spalin w elektrociepłowniach, tak? Więc to jest bardzo, bardzo taki nieciekawy materiał. Spalanie węgla brunatnego czy kamiennego, no też oczywiście wiąże się z innymi składnikami w tych spalinach, tak? Więc to nie są tylko te siarczane i te inne rzeczy. Natomiast też często w naszym budownictwie stosuje się płyty OSB, też są bardzo modne, no a tam, żeby skleić to drewno, często stosuje się klej formaldehydowy, który, no jak dobrze wiemy, jest rakotwórczy. No i też otaczamy się tym wszystkim dookoła. Co możemy zrobić? Możemy po prostu sięgnąć po to, co daje nam natura i po to, co już świat zna, tak? Czyli po glinę. Glina jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych na świecie. Tutaj na slajdzie widać różny przekrój jakby budownictwa glinianego. Widać Szejban w Jemenie, który ma 500 lat, to jest to miasto takie gliniane, widać meczet w Dżene w Mali, który ma 900 lat, no i widać stary budynek gospodarczy gdzieś na Suwalszczyźnie, który był prawdopodobnie ubity z gliny po wojnie. I tak naprawdę ta glina nas otacza wszędzie, tak? Na całym świecie jest glina i tak naprawdę możemy pozyskać ją lokalnie, gdzieś tam z ogrodu, bądź z cegielni, bądź ukopać gdzieś na polu u sąsiada. Glina ma różnorodne zastosowanie w budownictwie, możemy ją jakby użyć do budowania w postaci takiej mieszanki gliny ze słomą, bloczków, jakichś tam jeszcze kobów, czyli takiej ciężkiej gliny, mnóstwo jest opcji, zachęcam do pogooglowania, bo jest tego bardzo dużo. Glina też no, nie potrzebuje, sama glina nie potrzebuje takiego mega przetworzenia, tak naprawdę wymieszanie ją
wymieszamy ją ze słomą, wymieszamy ją z piaskiem i mamy, możemy zrobić bloczek, możemy zrobić tynk i tak naprawdę już możemy coś zacząć działać. A jeżeli na przykład już nasz budynek przestanie nam być potrzebny, przestanie być używany, nie generuje odpadów, bo ta glina może wrócić do natury. Często widać stare budynki gliniane, jak deszcz rozmywa te ściany i rozpływa się i zostają tylko jakaś kupka gwoździ, trochę kamieni, jakieś stare deski. I nie przeszkadza to nam, nie trzeba tego utylizować. Tak? Następną bardzo ważną rzeczą są właśnie właściwości tynków glinianych. Tynki gliniane przede wszystkim są bardzo popularne przez to, że regulują wilgotność powietrza, tak? Czyli jeżeli jest dość gruba warstwa tego tynku glinianego, centymetr, półtora, dwa, to już im więcej, tym lepiej, to wtedy ta glina nadmiar tej wilgoci pochłania. Wtedy, gdy jest bardziej wilgotno i oddaje, gdy w pomieszczeniu jest sucho. Glina też, tynki gliniane też świetnie akumulują ciepło przez swoją dość duży ciężar właściwy, tym samym na przykład w zimę jakby odczucie ciepła jest lepsze, tak? Oddają trochę tego ciepła w zimę, natomiast w lato czuć od tych tynków taki delikatny chłód. Glina też jest właśnie wybawieniem dla alergików, jest antyalergiczna, nie rozwijają się w glinie grzyby i pleśnie. Przez to też alergicy mają takie lepsze doznania w tych wnętrzach. Jest też antystatyczna, czyli jakby glina jest naładowana ujemnie, tak? Ma jakieś tam te swoje cząsteczki tylko ujemne i przez to nie przylega do nich kurz w takim stopniu jak w zwykłych tynkach. Tynki gliniane również mają taką właściwość jak pochłanianie nieprzyjemnych zapachów. Często ludzie, którzy palą papierosy, to dostrzegają, tak? Tynki gliniane poprzez swoją strukturę taką bardziej chropowatą, porowatą, też świetnie działają na akustykę, rozpraszają dźwięk. We wnętrzach nie ma takiego echa, nie ma pogłosu jakiegoś takiego wielkiego, co też no, pomaga nam w lepszym jakby funkcjonowaniu w tych wnętrzach. Ogranicza fale elektromagnetyczne też tynk gliniany. Szczególnie można było to zauważyć, jak tynkowaliśmy ściany z kostek słomy grubą ilością, dużą ilością tynku glinianego, 5, nawet do 10 cm. I okazywało się, że wchodzimy do tego budynku i nie mamy zasięgu telefonii komórkowej, tak? Później po wykończeniach okazywało się, że ludzie, którzy mają dużo tej gliny, też mają problem z zasięgami Wi-Fi, że w jednym miejscu te Wi-Fi jest, a w drugim końcu budynku już muszą go szukać jakoś tam i stawiać jakieś takie pośrednie nadajniki. Następnym takim, myślę, że też równie ważnym aspektem tej gliny to jest to, że tych tynków glinianych jest to, że mają bardzo prosty skład. Tak naprawdę możemy ukopać tą glinę gdzieś tam w ogrodzie, dodać do niej piasek i mamy już tynk gliniany. Oczywiście warto zrobić próby, troszeczkę poeksperymentować. Można zamówić na przykład sobie glinę mieloną z cegielni, można zamówić to u producentów tynków glinianych, tak? Ale to jest zawsze prosty skład. To jest zazwyczaj tylko glina i piasek, krótko mówiąc, tak? Oczywiście w jakichś tam tynkach wykończeniowych ten skład się troszeczkę różni, bo mamy jakieś włókna,
naturalne, czy mąkę marmurową, żeby ten efekt był jakiś ładniejszy. Więc tutaj nie mamy jakiegoś cementu, nie mamy akryli, nie mamy polimerów, które pomagają nam w nakładaniu, czy jakichś innych takich środków konserwujących, co gdzieś tam w innych tych materiałach można znaleźć. I teraz myślę, że warto by było, jak już mamy te nasze przestrzenie, takie jakie mamy, spojrzeć na nie w ten sposób, co my możemy zrobić, żeby polepszyć ten komfort, ten mikroklimat w naszych tych przestrzeniach. Możemy tą glinę nałożyć tak naprawdę na każdą powierzchnię, tak? Na przykład tutaj mamy mur cyrlany, nakładamy, oczyszczamy ten mur ze starych tynków, albo możemy nałożyć na tynki istniejące, ale powiedzmy, że mamy, tak jak tutaj, nie wiem, czy widać mój kursor, mamy cegły, nakładamy pierwszą warstwę tynku glinianego, obrzutkę tak zwaną, ona wysycha, potem nakładamy narzut, zasadniczą warstwę tynku, już wstępnie ją równamy, staramy się powyprowadzać jakoś, żeby zachować jakąś estetykę. Tutaj na zdjęciu jest pomalowane to farbą glinianą, jako trzecia warstwa, taka już wykończająca. Możemy nałożyć następną jakąś warstwę tynku glinianego stworzonego z drobniejszym piaseczkiem, możemy dodać do tego jakąś słomę, możemy dodać do tego wykończeniowego tynku na przykład korzonki bylin, wtedy będziemy mieli nawet jakiś zapach fajniejszy przy nakładaniu, a po przegąbkowaniu jakąś ciekawszą strukturę tego tynku, także możliwości jest wiele. Następnym bardzo popularnym jakby podłożem, z jakim się spotykamy w naszych budynkach, to jest bal drewniany, tak? Przygotowujemy ten bal drewniany, nabijając matę trzcinową, gęsto ją nabijamy takerem, żeby stworzyć warstwę szczepną dla tego grubego tynku glinianego i tak samo jak w poprzednim przypadku, najpierw zakrywamy tą trzcinę warstwą obrzutki, wstępnie wyrównując, potem nakładamy warstwę tynku zasadniczego. Tutaj warto wtopić siatkę, czy to taką naturalną, jutową jest dostępna, czy nawet taką zwykłą, elewacyjną, gdyż no, w takim drewnianym budownictwie często powstają pęknięcia. My zawsze tutaj wtapiamy tą siateczkę w tą warstwę zasadniczą i wszystko staramy się estetycznie już tutaj w tej warstwie wyprowadzić, zatrzeć, żeby było już równo. I tutaj w tym przypadku jest nałożona trzecia warstwa tynku glinianego, finiszowego, w kolorze tutaj chyba beżowym, zagąbkowana i już, tak? I nie trzeba tego malować, nie trzeba szpachlować, nie trzeba gipsować. Następnym właśnie dość popularnym materiałem, z jakiego teraz się buduje i gdzie często ludzie go mają w domach, jest płyta OSB, która no, też emituje jakieś tam te swoje niefajne formaldehydy z tego kleju. I tutaj też możemy zrobić to, tak jak w poprzednim przypadku, nabić matę trzcinową i tak jak tamte warstwy położyć trzy, a nawet cztery warstwy tynku glinianego. Też zatapiamy siatkę, żeby nie było widać pęknięć płyty. OSB możemy też potraktować na przykład tak jak na tym slajdzie, czyli przykręcić na nie grubą płytę glinianą. Są dostępne płyty gliniane i w ten sposób tak szybciej możemy jakby odizolować się od tej płyty OSB. Są różne grubości, wiadomo, im grubiej, im więcej tej gliny, tym lepiej dla nas, bo wtedy mamy tą większą masę akumulacyjną, przepraszam, większe możliwości pochłaniania i oddawania wilgoci. I to jest jakby szybciej te grube warstwy uzyskujemy. Następnie przykrywamy wszystko warstwą zasadniczą tynku glinianego, wtapiamy siatkę, żeby nie było pęknięć i dajemy taką
warstwę już finiszową, możemy ją pomalować, możemy ją zastosować w różnych kolorach, są dostępne różne kolory gliny, możemy eksperymentować, tak jak mówiłem wcześniej. Także tutaj często klienci wybierają tą metodę płyt, gdyż no, to przyspiesza bardzo pracę i też ogranicza jakby mokre prace w budynkach, tak? Następnym, no niestety, bardzo mocno wykorzystywanym materiałem jest ten karton gips, tak? Gdzie ludzie go wykorzystują, bo jest taniej, szybko nim się robi. I tu też można zastosować tynk gliniany. Najczęściej stosuje się tutaj już tylko cienką warstwę tynku glinianego, taką wykończeniową. Musimy tutaj też na ten karton gips stworzyć taką warstwę szczepną. Są dostępne różne grunty z piaskiem kwarcowym. Po zastosowaniu takiego gruntu ta powierzchnia staje się taka jak papier ścierny i wtedy świetnie się do tego tynk trzyma. Najlepiej zrobić to w dwóch warstwach i wtedy mamy taką przestrzeń, jakby też troszeczkę odizolowaną od tych płyt kartonu. Więc no, widzicie sami, że nie trzeba mieć naturalnego domu z kostek słomy, żeby troszeczkę poprawić swój mikroklimat. Można zawsze wprowadzić tą glinę do swoich wnętrz teraz, już, kiedy się dowiemy o tym, kiedy ktoś przekaże jakieś informacje na ten temat. Ja chętnie też służę pomocą. Jeszcze jedna jest, przepraszam, tutaj często wybierana, już może nietoksyczna i nie tak źle wpływająca na nas, ale są płyty z włókien drzewnych. Tutaj też one są jako dodatkowa izolacja służą, ale też często wykorzystywane są do poszycia, tak jakby jako zamiennik tych płyt kartonowo-gipsowych. I tutaj też nakładamy na te płyty bezpośrednio ten gliniany w warstwach. Siatkę stosujemy tak samo, żeby nie było widać tych śrubek, tych pęknięć. Także tak. Widzicie sami, że tych możliwości wykorzystania tynku glinianego we wnętrzach jest mnóstwo. Możemy tworzyć, tak jak tutaj widać, piękne, organiczne kształty. Glina świetnie się do tego nadaje. Możemy ultranowoczesne wnętrza, przepraszam, kreować bądź takie typowe, jakoś nieodbiegające od takich typowych wnętrz powierzchnie, tak? No, mam nadzieję, że ta chwila ze mną coś Państwu przybliżyła na temat tynków glinianych i ta wiedza była w jakimś stopniu wartościowa dla Was. Ja oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną, zawsze chętnie służę pomocą techniczną, zawsze coś podpowiem. I tyle. Bardzo dziękuję.